kupowało się tego typu lampy głównie. To jest dla poligrafii już tylko, nie oświetleniowe, tylko wysuszenie lakierów i farb. Posłużyło nam jako uniwersalne urządzenie na wiele różnych napięć i prądu można było ustawić, wyświecać lampy czy badać. Tak badało, żeby było w świetle tej rury, ponieważ tam z drugiej strony był zawsze czujnik miernika widma i można było badać, jak jest widma danej lampy. Na wycinku oczywiście, konkretnie. Na 400 V ta lampa jest. 2000 W. Tylko, że teraz zaraz to przysłonię, bo tak, wiem, tutaj już oczy by nas bolały. Tu jest inna szybka, może ta jest jaśniejsza. Można też przez samą peksę, ona jest, nie przepuszcza ultrafioletu. Mocno świeci, nie? No 2000 W jednak, bo nie ma prawo. Napięcie na lampie samej mierzone, na końcach lampy tej chwili się mierzy. Moc jest dokładnie zaraz. On jest razem 4000 można na nim. Na całym zakresie jest 4000 w tym momencie. Tu jest jednostek 100. I ona się dopiero rozkręca. Tak, tak, ona się dopiero rozgrzewa. To widać jak napięcie na samej lampie rośnie. Co idzie? Do około 240-250 może voltów, tak powinno się utrzymywać. Dla lamp zasilanych z 400 V, czyli międzyfazowego. Międzyfazowa z 380, tak. 380. Teraz 400 już niby w Unii Europejskiej.